Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8, a gościem dziś w Polskim Radiu Lublin jest, zgodnie z zapowiedzią, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ryszard Majewski przed mikrofonem. Dziś porozmawiamy o budżecie sejmiku, o budżecie województwa lubelskiego na przyszły rok. Sejmik województwa uchwalił wczoraj budżet na rok 2024. Przypomnijmy, zakłada on ponad 1,8 mld, prawie 1,9 mld złotych dochodów przy wydatkach w wysokości przekraczającej 1,7 mld. Uchwalony budżet daje szansę na wykorzystanie dodatkowego finansowania, do którego województwo lubelskie musi być przygotowane. To pan powiedział wczoraj w czasie debaty, w czasie rozmowy jeszcze przed uchwaleniem budżetu. Tak, budżet rekordowy, budżet, który jest skrojony na miarę naszych możliwości. Tak jak pan powiedział, prawie 2 miliardy złotych, czyli 1,882 mld po stronie dochodów i po stronie wydatków to 1,773 mld. Jak państwo odejmiecie sobie liczbę dochodów i wydatków, to wyjdzie nam, że tych dochodów ma być więcej, o 104 miliony złotych. Czyli nie będziemy mieli deficytu budżetowego, tylko już zakładamy nadwyżkę budżetową. Skąd się to bierze? No, bierze się to z projekcji wpływów, które będziemy mieli w roku 2024 roku. Mówimy o zakładanych wpływach. Tak, oczywiście. Wpływach oczywiście, bo to pamiętajmy, że budżet państwa, czy budżet województwa, budżet danej gminy, to jest plan wydatków i plan dochodów i plan wydatków, który musi być później zrealizowany. Dochody są po naszej stronie, a dochody są dochodami teoretycznie hipotetycznymi, ale pamiętajmy, że praktycznie każdy skarbnik, zarówno powiatu, gminy, czy też województwa, czy też minister finansów w rządzie polskim, planuje tak, żeby to mu się nie rozjechało. To są bardzo realne kwoty do uzyskania po stronie dochodów, a wydatki, no to jeśli będą dochody, no to wydatki planujemy już na podstawie naszych działań strategicznych i działań, które musimy zrealizować, bo mamy na to określone dokumentacje, określone już plany do realizacji. Dlatego te 104 miliony nadwyżki to jest taka poduszka, która pozwoli nam realizować to, o czym pan powiedział. Różnego rodzaju inwestycje. Inwestycje, które będą miały także aspekt ten ogólnopaństwowy, bo pamiętajmy, że my od 8 lat, powiem w cudzysłowie, żerujemy na polskim państwie i mam nadzieję, że będziemy nadal żerować, takie brzydkie słowo, bo państwo polskie jako odpowiedzialny gospodarz dofinansowuje samorządy poprzez uruchomienie różnych funduszy, a ten najbardziej znany dla wszystkich mieszkańców całej Polski, a szczególnie Lubelszczyzny, jest to fundusz drogowy. Panie marszałku, o inwestycjach, o funduszach jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. Radni nie głosowali, znaczy budżet został przegłosowany większością głosów. 18 było za, 12 radnych było przeciw, czyli nie było to głosowanie jednomyślne. I tutaj pojawiały się różne głosy, między innymi pan radny Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Kos stwierdził, że budżet jest napompowany. 80% to są subwencje i dotacje, które nie są pewne. To znaczy tak, ja nazwałem radnego sejmiku pana doktora Kosa, którego ja znam, bo jest z Kraśnika, tak jak ja jestem z Kraśnika, jest lekarzem w Kraśniku, teraz jest dyrektorem chyba gdzieś na jakiejś placówce poza województwem lubelskim. Nazwałem go wybitnym luminarzem zarządzania. Oczywiście było to, przyznaję się szczerze, było to troszeczkę ironiczne, bo co to znaczy napompowany budżet? Pamiętajmy, że my już realizujemy teraz 5. budżet. Te budżety realizuje się, ja przypomnę wszystkim państwu, budżety województwa od 98 roku. I nie ma takiej możliwości, żeby napompować budżet. To jest czysta retoryka polityczna, którą na użytek opozycji, no opozycja używa wobec sprawujących władzę. I dlatego ja troszeczkę z takim uśmiechem i z taką ironią mówię, że jest to budżet, że użył pan radny Kos słów napompowany. No,
on nie jest napompowany, bo nie jest realny, bo co roku są te same dochody, co roku chcemy te same pieniądze wydawać. A na co wydajemy pieniądze? Drogi, drogi, drogi. Tak jak mówił Bill Clinton, gospodarka głupcze, to my tutaj w województwie lubelskim, jako zarząd województwa, jako koalicja rządząca prawej strony mówimy drogi, drogi, drogi. Bo pamiętajmy, że jeśli nie będzie nowoczesnych dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i krajowych, pies z kulawą nogą do nas nie przyjdzie zainwestować, a także nasi drodzy mieszkańcy nie będą chcieli żyć w takim województwie i będą, tak jak to mamy ten trend migracyjny, uciekać tam, gdzie można przynajmniej dobrze, normalnie jeździć drogami, które zasługują na miano dróg XXI wieku. Panie marszałku, nie pojawiają się jakieś obawy w związku z tymi zmianami, które nastąpiły wczoraj, jeśli chodzi o polski rząd, tutaj też w przełożeniu na budżet, który w dużej mierze jest oparty na subwencjach i różnych dotacjach i funduszach. Ja powiem tak, ten budżet nie jest do końca tak oparty na subwencjach, dotacjach, bo tak, generalnie ja powiem państwu tak, z CIT-u, czyli z podatku od osób prawnych, które płacą firmy działające na terenie województwa lubelskiego, mamy projekcję na poziomie ponad 400 milionów złotych. To są pieniądze, które w tamtym roku wpłynęło 350, w tym roku wpłynie 400 milionów złotych. Pewnie, że jeśli rząd Najjaśniejszy Rzeczpospolitej na przykład zabierze siedzibę Polskiej Grupy Energetycznej z naszego miasta stołecznego Lublina, nie Warszawy, ja mówię tu o województwie lubelskim, to pozbawi nas 100 milionów złotych z pieniędzy CIT-u. Tylko po to rząd Prawa i Sprawiedliwości robił tą deregulację firm, żeby inne regiony także mogły cieszyć się nie tylko siedzibą, bo szanowni państwo, za siedzibą idą pieniądze płacone z podatku od osób prawnych i dlatego te 100 milionów jest w naszym budżecie projekcja. Sądzę, że ten rząd, który teraz powstaje, co jutro powstanie, dzisiaj będzie jego głosowanie, a jutro będzie zaprzysiężenie. Wczoraj było głosowanie, dzisiaj będzie expose, a jutro będzie, przepraszam państwa, jutro będzie zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim. Chyba takiego psikusa nie zrobi. Fundusz Dróg Samorządowych. Każdy z nas wie, że Fundusz Dróg Samorządowych świetnie funkcjonuje już od dobrych kilku lat. Ja przypomnę państwu, że kiedyś ten fundusz nazywał się schetynówkami. Wszyscy włodarze województwa lubelskiego, ja też byłem takim włodarzem, byłem kiedyś starostą, wiceburmistrzem, czerpali ze schetynówek. To były kwoty kilkuset tysięcy do miliona złotych. Teraz on się nazywa nie od nazwiska, czy to premiera Kaczyńskiego, czy to ministra Adamczyka. On się nazywa, tak jak powinien się nazywać, Fundusz Dróg Samorządowych, bo wtedy to było takie fajne, ukute słowo, że to wymyślił premier Schetyna. On był chyba wtedy ministrem, wicepremierem, ministrem chyba spraw wewnętrznych i że to są jego świetny pomysł. Ja przypomnę, że jak ja byłem starostą 20 lat temu, to był tak zwana 10% rezerwa Skarbu Państwa na drogi lokalne, samorządowe. Ale ten Fundusz Dróg Samorządowych to jest potężny fundusz, który co roku zasila lubelskie samorządy, krajowe samorządy i niech mi pan powie, czy jakiś rząd odważy się zabrać już zabukowane pieniądze na przyszły rok. To byłoby samobójstwo i dlatego ja jestem spokojny o budżet państwa. Pewnie, że będą głosy, że ten budżet jest strasznie na kredyt wzięty i tak dalej. Szanowni państwo, przeciętnego mieszkańca Lubelszczyzny i Polski nie obchodzi, że ktoś coś bierze na kredyt. Ja przypomnę, Stany Zjednoczone to już 35 bilionów. Ja przypomnę państwu, że Polska na razie jest względem PKB zadłużona na chyba 51%. To jest jedno z mniejszych zadłużeń w Europie, ale do walki politycznej wszystko można powiedzieć, że nagle nie ma pieniędzy, tak jak mówił magister z London of Economic School, magister zwany Wincentem Rostowskim, mówił, że nie ma pieniędzy, pieniędzy nie będzie i nie będzie. Przez 8 lat były pieniądze, to dlaczego nagle w 9 roku funkcjonowania naszego kochanego państwa polskiego 2000
2015 roku ma zabraknąć pieniędzy. To jest raczej straszenie i pamiętajmy, że te fundusze będą, ale oprócz tego mamy także fundusze unijne, bo Polska Wschodnia, gdzie mamy 4 drogi zabukowane na Polskę Wschodnią, czyli na pieniądze unijne, mam nadzieję, że te fundusze zostaną na wiosnę uruchomione i kilka dróg w województwie lubelskim, drogę 833 do Chodla, drogę na Pojezierze Łęczyńsko-Włodarskie do Sosnowicy dokończymy, także to będą pieniądze unijne. Ja jestem dziwnie spokojny i dlatego, a te subwencje, subwencja wyrównawcza, te subwencje, które są, jak to się mówi, nam potrzebne, no to wynikają z przepisów państwa. No regionalna wyrównawcza plus subwencja oświatowa, no to tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. W tym momencie stawiamy przecinek. Ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na stronę internetową radiolublin.pl, na nasz profil na Facebooku i na kanał na YouTubie. W drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy dokładnie o tych inwestycjach również drogowych dotyczących województwa lubelskiego, a także o inwestycjach dotyczących ochrony zdrowia, czyli sprawy bardzo ważne. Przypominam, dziś gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin jest marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Panie marszałku, no właśnie, infrastruktura drogowa, sięgam do ściągawki, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 521 milionów złotych, ponad 521 milionów złotych. No i tutaj wskazane są takie najważniejsze, kluczowe inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich w województwie lubelskim, między innymi droga 830, 828, no i kilka jeszcze innych tras. Tak, cały nasz proces inwestycyjny w 2024 roku na drogi, tak jak słusznie pan powiedział, to jest 415 milionów złotych. To jest razem oczywiście z Funduszem Dróg Samorządowych, z tymi drogami, które są realizowane w oparciu o ten fundusz, bo pamiętajmy, obwodnica Nałęczowa to nie jest obwodnica, która się wzięła z budżetu li tylko województwa. Nas by nie było stać, to się wzięła z budżetu województwa, ale gro tych pieniędzy, 85% z tych 100 chyba 50 milionów, to są pieniądze rządowe. I dalszy etap remontu, budowy, przebudowy tej drogi, tak jak pan tutaj powiedział, to także Fundusz Dróg Samorządowych. Pozostałe drogi będą współfinansowane przez ten fundusz krajowy, ale ja chciałbym tutaj także powiedzieć, że w tym roku damy rekordową kwotę na bieżące remonty. To będzie 150 milionów, czyli razem tu 415 i 150 będzie 565 milionów złotych na poprawę jakości tych dróg. Zamojszczyzna wymaga remontu dróg. Te drogi wokół Szczebrzeszyna są kiepskie. Większość dróg wojewódzkich wymaga poprawy, część generalnego remontu, tak jak te drogi na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, ale pamiętajmy, że to jest 3400 kilometrów. Czy się drogi wojewódzkie zmieniają, to państwo muszą ocenić, czy widzimy, że jeśli jest tabliczka z trzycyfrową drogą, czy ona jest już lepsza. Ja przypomnę tylko obwodnicę Stężycy, obwodnicę Dęblina, obwodnicę Nałęczowa, która się teraz buduje, obwodnicę Kraśnika 835. I ileś tych dróg jest przygotowanych do remontu. I z Polskiego Ładu, jak państwo wiecie, drogę Łęczna-Sosnowica, te pierwsze 10 kilometrów, która jest budowana z Polskiego Ładu, a mam nadzieję, że będzie dokończona w przyszłym roku, rozpoczęta będzie koniec tej z tak zwanej Polski Wschodniej z pieniędzy unijnych. No, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, my stawiamy na drogi. My stawiamy na drogi, na tą twardą infrastrukturę, bo jeśli my ją dokończymy, to mieszkańcy Lubelszczyzny będą chcieli tutaj w tym pięknym regionie zostać, tworzyć, pracować, a także mam nadzieję po zakończonej wojnie na Ukrainie, że zaczną tutaj inwestorzy zaglądać, bo powtarzam, kapitał ludzki mamy niesamowity. Dokończenie tylko S12 do Chełma
Chełma i do Dorohuska i dokończenie S-17 do Tomaszowa Lubelskiego, Zamość Tomaszów Lubelskich, Hrebenne i mamy razem z drogami wojewódzkimi, z drogami powiatowymi, z drogami gminnymi świetną sieć dróg, bo tak będzie, mam nadzieję, w ciągu 3-4 lat. Bo to nie jest slogan, że dobre drogi, możliwość dobrego dojazdu to jest szansa na rozwój różnych miejsc. Wspomniał pan o tych trasach na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, przepiękne miejsce, dojazd dobry do Lubelskich Jezior, czy Roztocze, o którym też rozmawialiśmy. Dzisiaj rozmawialiśmy też wcześniej, to też szansa dla rozwój choćby turystyki, choćby tych przedsiębiorstw turystycznych, które na miejscu funkcjonują. Ale oczywiście, bo pamiętajmy, szanowni państwo, ja ciągle powtarzam, świetne rolnictwo ekologiczne, świetne rolnictwo w Lubelskim i owoce miękkie plus sady, to nie wszystko. My musimy iść w turystykę, bo mamy to nieodkryte, zarówno Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, jak i nasze górki zwane Roztoczem. To trzeba, żeby to w tam zainwestować, żeby tam turystę przywieźć, no trzeba przede wszystkim poprawić stan dróg, no i tą infrastrukturę turystyczną. Przecież ten planowany przez nas szlak rowerowy na Roztocze od Kraśnika do Tomaszowa, który będzie liczył 200 kilometrów, gdzie powiaty i gminy na tej trasie są w tak zwanym wielkim projekcie rowerowe Roztocze, no to jest nasza odpowiedź na to, w którym kierunku pójdzie rozwój województwa lubelskiego. Bo pamiętajmy, że zainwestują u nas dopiero wtedy, kiedy przyjdzie hasło, że wschód Polski, a województwo lubelskie jest bezpieczne. Nikt pod rakietami, pod groźbą rakiet rosyjskich u nas nie zainwestuje i to są tak zwane mrzonki, czyli lepiej inwestować w to, co jest i w to, co dała natura, czyli w turystykę. I po to są te nasze działania. Panie marszałku, kolejny temat, bardzo ważny temat, można powiedzieć temat rzeka, ochrona zdrowia. Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to inwestycje w ochronę zdrowia w kwocie ponad 90 milionów złotych. W tym wkład własny województwa wynosi 46, prawie 47 milionów. W ramach inwestycji ze środków unijnych będą realizowane projekty, między innymi dotyczące szpitala specjalistycznego neuropsychiatrycznego w Lublinie. Tak, no w neuropsychiatryku robimy coś, co powiem, będzie pierwsze w Polsce, Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieciaków. To będzie inwestycja ponad 70 milionów. Czegoś takiego kompleksowego nie ma jeszcze w Polsce. To dzięki dyrekcji neuropsychiatrycznego szpitala i dzięki naszym urzędnikom unijnym powstał program Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieciaków. Dla dzieciaków z Lubelskiego i jeśli będą miejsca, będą z ościennych województw, tam dzieciaki przyjeżdżał, ale neuropsychiatryczny szpital to nie wszystko. Jeśli chodzi o szpital na Alejach Kraśnickich, neurochirurgia, prawie 40 milionów. Otwieramy oddział neurochirurgii, czyli będziemy wspomagać PSK4, będzie to drugi wysokospecjalistyczny tutaj w Lubelskiem szpital neurochirurgiczny. WOMP, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, kolejne rozbudowa WOMP-u. Teraz dzisiaj będziemy otwierać pierwszy moduł rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Biała Podlaska dostanie pieniądze na jakąś tam drobną rozbudowę. Szpital w Zamościu dostanie dosprzętowienie. Także naszą ideą jest, ja powiem tak, bardzo taka prosta idea, tak jak pan powiedział, drogi i zdrowie, bo uważam, że województwo, zadania województwa lubelskiego są oczywiście szersze, ale dla nas to są dwie najważniejsze rzeczy i te punkty są dla nas najbliższe sercu. Ja przypomnę państwu, w styczniu będziemy otwierać 6 ultranowoczesnych sal operacyjnych w największym bankrucie województwa lubelskiego i Polski. Ja to się śmieję, szpitalu imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo po połączeniu ze szpitalem Jana Bożego to jest jeden z większych szpitali zadłużonych, ale staramy się restrukturyzować funkcjonowanie tego szpitala, inwestować, bo przypomnę, pierwszy robot Da Vinci to jest właśnie tam, który od roku czasu już
pomaga ponad roku chyba, pomaga wszystkim pacjentom, którzy chcą w sposób naprawdę bardzo szybki, bezboleśnie przejść różnego rodzaju operacje, gdzie operacja jest bezkrwawa i trwa kilka godzin. Zadłużenie szpitala, wspomnianego szpitala przy Kraśnickiej w tej chwili to jest kwota... W imię ojca i syna 650 milionów złotych. Tylko to jest, są dwa szpitale zadłużone i to jest coś, co powoduje, że spędza nam sens powiek. Czy ta fuzja pana zdaniem spełniła się? Spełnia się, bo pamiętajmy, że ona przyniesie efekty dopiero w przyszłym roku. Ja chcę państwu powiedzieć, że 2023 rok zamknąłby się na zero bilansem, byłby niezadłużony, tylko nas pognębiają tak zwane odsetki z parabanku, które wcześniej poprzednicy zawarli. Ten parabank się nazywa teraz już bankiem, ale to są te paskarskie, lichwiarskie odsetki od zadłużenia. Staramy się restrukturyzować to, staramy się wszystko, że tak powiem, wprowadzić na normalne tory. Ja nie chcę tutaj zganiać winy na moich drogich poprzedników, ale jak ja im wczoraj przypomniałem 2018 rok, a były wtedy wybory, zbliżały się wybory samorządowe i pewne umowy podpisane z pewną grupą społeczną, które te umowy kosztowały li tylko szpital na Alejach Kraśnickich prawie 200 milionów dodatkowego zadłużenia. Ale umowy trzeba dotrzymywać i trzeba płacić. No i tak to się stało. Dodajmy już na zakończenie naszej rozmowy, że środki budżetowe zostaną przeznaczone tak poza inwestycjami infrastrukturalnymi, także na utrzymanie i zadania. Jednostki oświatowe, instytucje kultury, wspieranie przedsiębiorczości, rolnictwo, administracja publiczna. No tutaj też niebagatelne pieniądze. Tak, bo to wszystko kosztuje. Pamiętajmy, że zadania rządowe też na nas są scedowane. Ale to wszystko robimy i wydaje nam się, że idzie to w dobrym kierunku. I samo to, że zadłużenie, drodzy państwo, spadło 718 milionów, jak obejmowaliśmy władzę, teraz spadnie na 230 milionów, czyli teoretycznie 500 milionów. Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych województw w Polsce. W razie czego, w razie trudnej sytuacji, możemy się znowu zadłużyć, ale zrobiliśmy to z premedytacją. Szanowni państwo, nowa perspektywa finansowa, nowe inwestycje i na wkłady władze. Ta nadwyżka budżetowa i to małe zadłużenie jest nam potrzebne, bo jest to poduszka. Możemy brać dodatkowe kredyty na nowo, żeby województwo lubelskie się rozwijało, żeby region lubelski się rozwijał i żeby gonił wysoko rozwinięte regiony w kraju i w Europie, bo to jest nasze wszystkich marzenie. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję pięknie.